Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Demon Diaz i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w Enotria The Last Song. Lecimy dalej z naszym najnowszym Souls-like'iem, no i zobaczmy, co takiego tym razem wydarzy się w tym dzisiejszym odcinku. Ostatnio było całkiem ciekawie, trzeba przyznać, że ta eksploracja była w miarę wciągająca. I jeżeli chodzi o samą Enotrię, no to powiem też na samym wstępie coś pozytywnego. Ta gra, jeżeli byście się zastanawiali, jest na pewno lepsza niż Deathbound, którego też na kanale pokazywałem, ale w Deathbounda nie byłem w stanie po prostu grać totalnie. To była gra, która nie dawała w ogóle przyjemności w moim przypadku. Natomiast w przypadku Enotrii są tutaj zarówno dobre strony, jak i złe strony. Ale zobaczymy, jak dalej ten produkt będzie się po prostu sprawdzał. Mamy, słuchajcie, teraz w ogóle tutaj taką ścieżkę, do której chciałbym bardzo przejść. Mianowicie była taka droga, gdzie mieliśmy nawet takie różne znaki na ścianach, na podłodze. Tam były trzy znaki dosłownie, z którymi moglibyśmy wejść w interakcję. No i nie ukrywam, że chciałbym po prostu zobaczyć, co się stanie, jak zrobimy tam ardorę, wybuch. To dokładnie. Bo coś tam powinno się wybudować. To było już tutaj, tak naprawdę. O właśnie, tuż nad nami. Zobaczmy. Kurde. No nie, no bez jaj. Aha, ona hita jest od tego. Ale jaja. No dobra. Sprawdźmy w takim razie. No, zgaduję, że tutaj po prostu się nam jedna część wybuduje schodów. Pytanie, co z tym? Jak szybko to znika! Zazwyczaj te elementy, które się budowały, to pojawiały się na naprawdę bardzo długo. Ej, ale my tam nie doskoczymy w ten sposób, nie ma szans. Ale zagadka. Nie zdołałbym się wdrapać najpierw w ten sposób. I tam jest kolejny taki, zobaczcie. Kurde. Co oni tu wymyślili? Tam się nic nie buduje. Nie, to nie złapię tego, tym wybuchem. Musielibyśmy tam z góry jakoś to zrobić. Ewidentnie. Nie wiem, może bym tutaj doskoczył, ale myślę, że takie próbowanie w tym miejscu będzie się troszeczkę mijało z celem. No i dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że chyba niczego tutaj nie było interesującego. Jeżeli miałoby być inaczej, no to po prostu powrócimy sobie do tego miejsca, a tymczasem ja lecę do klasztoru Mai, w którym to rozpoczęliśmy ten odcinek. I zobaczymy sobie po prostu tamte tereny, chociaż widzę, że tam jest jeszcze ta znajdźka, znaczy tam jest odpoczynek. No tu jest opcja, żeby wejść na te dachy ponownie. I nie wiem, czy właśnie coś takiego by nie miało sensu. O kurde. Nie no, bez jaj. Nie wierzę! Morte! No dobra, to wracamy do tego miejsca. Albo dobra, wiecie co, zostawmy na razie tamto miejsce, bo wydaje mi się, że nie ma tam na razie niczego interesującego do zrobienia. Ale słuchajcie, na pewno ciekawa jest oferta sponsora dzisiejszego odcinka, czyli sklepu Instant Gaming, w którym możecie kupić naprawdę w dobrych cenach gry z gatunku Souls-like'ów, czy w ogóle Soulsów. Na przykład Thymesia to jest dość tani i naprawdę solidny mechanicznie, gameplayowo Souls-like, którego szczerze polecam. Możecie sobie zobaczyć całą grę u mnie na kanale, jeżeli się wahacie. Oczywiście, jeżeli macie ochotę zakupić jakąś grę, no to zachęcam do sprawdzenia, czy na Instant Gaming tego akurat taniej nie znajdziecie. Link oczywiście do zakupu znajdziecie w opisie. Kupując tego linku wspieracie mój kanał, wspieracie to, co robię, za co bardzo serdecznie dziękuję. Kolejnym bardzo takim solidnym tytułem jest Nioh 2, zwłaszcza w tej edycji kompletnej, to uważam, że jest naprawdę doskonała oferta, 80% promocja na jednego z najlepszych Souls-like'ów i mówiąc też o tej grze, również jest ona nagrana w całości, tak samo jak i kolejny naprawdę rewelacyjny Souls-like. Obok Nioh uważam, że Lies of P to jest totalnie topowa gra, zwłaszcza, co jest też ciekawe, Lies of P jest w bardzo dobrej cenie w tym momencie do kupienia i jeszcze
też pokazano, że oczywiście będzie DLC, pokazano pierwsze zdjęcia z tego dodatku, także myślę, że jeżeli ktoś jeszcze w Lies of P nie grał, to naprawdę jest to świetna okazja, aby po prostu ten tytuł sobie nadrobić. Oczywiście na Instant Gaming znajdziecie też również inne rzeczy, doładowania chociażby do PlayStation Store, dzięki czemu możecie taniej kupować gry i inne gry na PC-ta oraz inne platformy. Wszystko znajdziecie oczywiście na stronie, link znajduje się w opisie, a teraz wróćmy do odcinka. No i tutaj przyznam, że akurat ta lokacja, którą mam teraz do zrobienia, jest dość traumatyczna w moim przypadku. Tutaj akurat w wersji demonstracyjnej sporo czasu spędziłem. Sam boss tej lokacji jest dość trudny, ale przeciwnicy, których tutaj mamy, byli nieprawdopodobnie irytujący, dlatego że byli to po prostu spamerzy. Oni nie posiadali żadnych ciekawych ataków. Spamowali ciągle eksplozją. Mam nadzieję, że to się zmieniło. W przypadku tych z lampami wydaje mi się, że nie. No właśnie. I oni robią, słuchajcie, w kółko. Zobaczcie. Jeszcze kuleczki, tak? To jest ich drugi atak. I teraz będzie albo kuleczka, albo bum, bum. Już zbierał się. Dobra, mają trzy ataki w takim razie, na to wychodzi. No i tak długo ginie, że jest taki cień wątpliwości, czy on na pewno zginął po tym ataku, czy być może dał radę i przetrwał to. Natomiast co jest, słuchajcie, w tej lokacji fajne, to zdecydowanie klimat, jaki tutaj mamy. To jest bardzo dobry kontrast w porównaniu do tej poprzedniej lokacji, w której, no nie można tworzyć z tego miejsca, w której było jasno, kolorowo, wesoło w pewnym sensie, choć niepokojąco. No wiadomo, to był taki festiwal w mieście, które no jednak było pełne postaci, które no nie były raczej do końca świadome tego, co się dzieje. Wręcz były w jakiejś takiej manii, powiedziałbym wręcz. Dobra, ubite. Powiem wam, że ten miecz robi naprawdę doskonałą robotę. Jeżeli mielibyście problem w tej lokacji... O kurde. Stąd! Jeżeli gracie na przykład w Enotrię i macie problemy, no to polecam. Dobra, dawaj. O Jezu, nie sok! Lecz się. Dobij go, dobij go! Dwa ataki czy jeden? Jeden wystarczył. Okej, okay. Aha, dlaczego nie mogę na to wejść? Bo nie! No dobra. Tu jest przejście. A tam jest boss, moi drodzy. To jest miejsce, które dość mocno zrzuca się w oczy. I bardzo szybko, jak widać, tego bossa możemy zobaczyć, ale wydaje mi się, że do niego nie możemy wejść tak szybko, jak być może byśmy tego chcieli. Dobra, to trzeba szybko działać. Pamiętam, że miałem trudniej, grając w wersję demonstracyjną, bo miałem ich chyba na 3-4 trafienia, dopiero potem to na 2 przeszło. Ja grałem w ogóle wielkim mieczem, który naprawdę był fajny, bo mimo, że miałem ich na tyle trafień, to chyba było takie, że pamiętam, że jedno trafienie już ich na chwilę wytrącało z równowagi i byłem w stanie ich po prostu zaklikać, mogłem ich zaspamować swoimi atakami. Co prawda, jeżeli była to walka dwóch na jednego, czy coś takiego, no to był problem. Kurde, ale... Mam wrażenie, że poprawili animację tych przeciwników też, bo... Łatwiej jest wyczuć to, co on zamierza robić i łatwiej jest po prostu odbić te ataki. O kurde, dobra, jakimś cudem zdążyłem. Super. Wykorzystajmy ten czas. A nie, dobra, ja nie mam nałożonego. Nie mam gracji na broni, przecież to sobie zdjąłem ostatnio. Nie, no bez jaj, że tego jeszcze nie trafiło. Nie, co jest grane? Co to był za status? Aż nie zwróciłem uwagi na moje HP, co się z nim dzieje. No i to jest właśnie ta lokacja w skrócie. Tutaj... Po prostu z życiem pożegnacie się tak szybko, że nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy zginęliście. No ale dobra. Powiedziałem, że chcę na plac wrócić, no to proszę bardzo, gra mi to ułatwiła, no. Umożliwiła. Pełno odłamków wspomnień zostaje. To jest po prostu zakumulowana memoria, czyli nasze doświadczenie, nasze dusze, powiedzmy, w formie tych przedmiotów, no i to możemy sobie oczywiście zużyć tak jak, nie wiem, duszę w Soulsach z ekwipunku. Wiecie, po prostu nie ryzykujecie, że to stracicie w razie śmierci. Także nie warto z tego od razu korzystać naturalnie. A ten na trzy hity był, jakiś taki kurde skubaniec. Bardziej wytrzymały nam się trafił. No, wygląda jakbyśmy mogli tędy przeskoczyć, ale oczywiście nie da się. Nie wiem, czy tutaj jakieś dźwignie nie było, czy coś takiego.
Odłamy gorzkiego wspomnienia. Znowuż to samo. Ale nie narzekam, bo to jest akurat znajdźka, która naprawdę jest istotna. I tak jak słuchajcie, mówiłem ostatnio, Enotria to będzie nasza codzienna seria. Także odcinków możecie spokojnie się spodziewać każdego dnia na moim kanale. I mówiłem, że będzie jakaś taka stała godzina publikacji tych odcinków, także słuchajcie, codziennie o godzinie 17 możecie spodziewać się, że Enotria na kanale się po prostu pojawi. Jeżeli byłyby jakiekolwiek zmiany, będę informował na moim Instagramie. Jak macie Instagrama i macie ochotę, to zapraszam do zaobserwowania. Link jest oczywiście w opisie. Demonidias Live. Taka to kreatywna ksywka. Teoretycznie mogliby się nam przeskoczyć, ale w praktyce nie ma to sensu. To jest oczywiście checkpoint, jest jeszcze węzeł do rozwiązania. Tyle, że na razie no nie możemy go rozwiązać. Ale możemy zdobyć znajdźkę. Co to będzie? Wow! Zanurzenie w wieczności, pobłogosławiony posiłek i cholera wie co, bo te napisy znikają nam za szybko. I automatycznie. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. Dobra, gościu. Weź daj mi spokój. Ja muszę częściej z przedmiotów jednorazowych korzystać. O, to zdecydowanie. I powiem wam, że ta lokacja na pierwszy rzut oka, jak tu się wchodzi, to wydaje się dość taka skromna. W sensie, okej. Okay. Widzimy, gdzie jest boss. Widzimy, gdzie jest checkpoint przed bossem. Co tu robić? Wszędzie są ci sami przeciwnicy. Podobnie jak w poprzedniej lokacji. W poprzedniej lokacji były chyba... Nie, no dobra. W poprzedniej lokacji było więcej, bo byli jeszcze ogrodnicy, byli drwale, były psy, że mało, ale były. Tu jest mniej typów przeciwników, mam wrażenie. Natomiast, no, to jest takie błędne pierwsze wrażenie właśnie w tej lokacji, ponieważ tu jest sporo zakamarków i naprawdę nieoczywistych przejść, chociażby właśnie po tych korzeniach, z których to możemy parokrotnie gdzieś tam sobie przeskoczyć. To trzeba tylko bardzo, bardzo szybko przejść do pełnej ofensywy, żeby no nie pozwolić im się rozkręcić, nie? Co, one się powoli rozkładają. To jest punkt mojej śmierci. Warto o tym pamiętać. O, super, dzięki gro. To jest właśnie ta cudowna kolizja. Dobra, jak już tu jesteśmy. Wiem, że tam było przejście w ziemi, jak coś. Zaraz tam wrócimy. To zanurzenie w wieczności, muszę zobaczyć co to jest, bo to ciągle leci. Mam nadzieję, że nikt tutaj do mnie nie idzie. Stuletni napar, zaparzona mieszanka ziół znacznie zwiększa obronę przed wiz na długi czas. Łyki przeszłości. Wbicie go na długi czas zwiększa liczbę memorii zdobywanych po pokonaniu wrogów. Jenny, aż 23 takie przedmioty mam. Co jest grane? Muszę podlevelować. Flaszka wiz. O, znacząco zwiększa obronę przed fatuło na długi okres. Dobra. O kurde, serio? Dobra. Was już też znam. I zapomniałem, że oni jeszcze też faktycznie istnieli. Nikczemność. Gdy przeciwnik pozostaje pod twoim nikczemności, no to właśnie ten status, który mieliśmy, zadaje większe obrażenia od żywiołów. Zadawanie im obrażeń, im ciosów, powoduje leczenie twoich obrażeń. Im bardziej agresywny atak, tym lepiej. No więc to jest takie coś, co możemy w sumie na naszą korzyść wykorzystywać, nie? Rozwiążmy ten węzeł. Jesteśmy bardzo blisko chyba najbardziej absurdalnego wyzwania, jakiego doświadczyłem w Enotrii, tak szczerze mówiąc, ponieważ tutaj było wyzwanie, gdzie mieliśmy dwóch naprawdę potężnych, totalnie przegiętych przeciwników naraz do pokonania. I teraz zróbmy tak, że wejdę w ekwipunek i zużyjemy sobie to wszystko. Czy oni nas naprawdę nie będą pytać, ile chcemy tych przedmiotów użyć? Nie wierzę. Nie no, bez jaj. Mam 23 razy tak robić. Można zrobić, dobra. Wracam honor, można w lewo? Nie można, czyli trzeba przez wszystko się przeklikać ręcznie. Nie ma za dobrze. Cyk. I tam kilka zostawimy sobie. 4400, okej. Okej, myślałem, że jeszcze więcej tego będzie.
Myślę, że w żywioły możemy pójść i w zabójcę troszeczkę jeszcze. Dobra, no głównie te żywioły powinienem rozwijać. Potrzebujesz klucza do tych drzwi. Okej, ale mamy już checkpoint, także znajdę klucz i tutaj można będzie się spokojnie po prostu przenosić. Co, oni teraz na hita będą? Nie, no to byłoby za dobrze. Nie może tak być. Dobra, tu jest gościu. O Jezu. Dobra, myślę, że to jest bliżej. Mój błąd. Myślałem, że to jest bliżej, że doskoczę. Może gdybym ataku nie zrobił, to bym nie skrócił sobie jakoś tego skoku. Jest też taka opcja. Nie ma innego ataku po odskoku w ogóle, po uniku. Chyba. Ja to dokładnie ten sam atak, co normalnie robimy. No myślę, że tu jest stanowczo za szeroko, nie? Jak na miejsce walki z gościem, który obszarówkami nawala. Upierdliwi oni są. Ale mają chyba taką samą animację śmierci, jak ci wysocy przeciwnicy właśnie z poprzedniej lokacji. Tu będziemy mieli, słuchajcie, właśnie ten status nikczemności. O Boże. A tamten mnie nie zauważył. Ja myślę, że za mało ataku wyprowadziliście jak na razie. Dobra. Starczyło raz, a dobrze jest odbić to. Tu pamiętam, że był taki motyw, że jeden z nich stoi wyżej i po prostu strzelać będzie do mnie. Z niedostępnego na razie miejsca. Niedostępnego dla mnie oczywiście. Respiro d'oltre vita. Czym to jest? Nie wiem. Ale wiem, czego szukam. Szukam tu drabiny. To pamiętam, że ona gdzieś tu będzie. Chyba, że to jest nie z tej strony. Kurde. No chyba, że to jest do odblokowania faktycznie gdzieś indziej. Czyli chyba na plac musimy wrócić, moi drodzy. Ale to byłoby trochę... Nie, no właśnie, to byłoby trochę dziwne, gdyby tak było. Bo nie miałbym jak stąd wyjść poza teleportacją, a wątpię, żeby tak ten świat był zaprojektowany. Jezu, jakieś szybkie. No i teraz oczywiście nie jesteście tacy szybcy. O kurde. Ile wy HP macie? Przepraszam bardzo. O, nie trafili mnie. Świetnie. Stary widelec i odłamek wspomnienia. Dobra. Pozyskano wartość, zabity wróg, ostra riposta, część trzecia. 50 już tak wrogów ubiłem, ostrą ripostą. No dobra. Mhm. Tam z góry. Jo, jest drabina. Dobrze kojarzyłem, tylko to nie na tym piętrze. Nice. A, i co sobie teraz otworzymy? Stłuczona majolika. Tu mamy jeszcze losy więźnia. Ciemność wybacza znacznie więcej niż światło. Czemu kropki nie ma? W cieniu i słabym świetle świec nie ma na osądzanie. Robił więc, co mu kazano. Szamanów, uzdrowicieli, dysydentów, szlachtę. Każdego, kogo książę postawił na jego drodze, dekonstruował i wydobył z nich użyteczność. Jak niegdyś on był potępiany, teraz tak teraz wymierzał im karę. W ostatnich chwilach życia w jego myśle zakiełkowało jednak zwątpienie. Czemu służyły jego wysiłki? Czy książę robił to dla swoich ziem, czy dla władzy, czy dla szanownej pogoni za wiecznym życiem? Więzień nigdy się tego nie dowie, podczas gdy jego dusza przemierzała dolinę potępienia, pozostało mu powtarzać sobie, że robił tylko to, co mu nakazano. Trzy i pół tysiąca prawie. Także tu nawet nie ma sensu próbować jakoś tam podskoczyć, bo no to nic mi nie da po prostu w tej sytuacji. Dzień dobry, mnichu. Ej, czyżby to było aż tak proste? No pewnie, że tak. Dobra, myślę, że to jakoś inaczej będziemy do tego miejsca dążyć. To było miłe zaskoczenie, naprawdę. Coś tu się stało. A, bo to drewno spadło po prostu niżej chyba.
I zniknęły te teksturki. Teraz gdzie wyjdę? Cholera wie, w sumie. Jesteśmy chyba jeszcze w wyżej położonym sektorze tego miejsca po prostu. Znaczy na pewno. To jest krab? Hej, to tego totalnie nie pamiętałem. Że jakieś kraby tu mamy. Kurde, tylko dwie apteczki mi jeszcze zostały. To jest naprawdę słabo. O, jak super, że podszedłeś. Wartościowa muszla. Tam coś jest, ale... Nie możemy tego w żaden sposób otworzyć. Ciekaw jestem, czy w tej grze będą występowały jakieś takie, wiecie, iluzoryczne ściany jakby. O, klucz do katakumb. Czy jednak tego nie będzie? Tylko miejsce, przy którym tutaj byliśmy, to chyba nie jest, są katakumby, co? Nie, to są katakumby. O, kurde. No, to zobaczcie, że jest drabina jeszcze do skopania z góry. To też jest dość istotna sprawa. Idziemy w obrażenia. Dość dużo mam do stracenia, to tutaj na razie jeszcze nie pójdę. Natomiast mieliśmy tutaj do sprawdzenia jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy jest najlepsza opcja, że idę w ten sposób. Natomiast... No, weź. Kurde, no rusz się. Natomiast zobaczymy, co tu będzie. Przypominam, że jeszcze na zewnątrz oczywiście możemy obrać zupełnie inną ścieżkę eksploracji. Dlatego właśnie powiedziałem, że ta lokacja jest taka trochę niepozorna, bo zobaczcie, że tutaj też jej dość duża część jest ukryta. Tutaj akurat w podziemiach, w pewnym sensie chyba. Ale i... Kurde, tu niczego więcej nie było. Bez jaj. No dobra. To tutaj akurat niczego nie było. Myślałem, że tam może jakieś przejście jeszcze dalej było. Ale też w dalszej części tej lokacji, no mamy też coś ukrytego po prostu w drzewie na przykład, nie? Które jest puste w środku. Między korzeniami też są jakieś przejście, więc... Dużo jest tutaj takich właśnie... no ukrytych elementów. Fajnie, że można ich przeskoczyć, to jest... Na pewno na plus. Nie, wiecie co? Dobra, pokażę wam, co tutaj jest, bo jestem naprawdę mega ciekaw tego. Czy coś z tą walką zrobili, bo... dlaczego ona była absurdalna? I totalnie przegięta, i... taka problematyczna. Z tego względu, że to była walka dwóch bossów naraz. I oni mieli takie ataki, że... Jeżeli chcieliście uniknąć jednego ataku, to bardzo, bardzo często kończyło się tak, że otrzymywaliście kolejne trafienie akurat od tego drugiego przeciwnika. Nie mogliście czasami uników zrobić, nie? Bo ich ataki się tak nienaturalnie na siebie nachodziły. Tak więc zobaczymy. Dobra, 400 ileś mogę memorii poświęcić w razie co za tę próbę. A za ich pokonanie chyba było ulepszenie naszej butelki. No generalnie chyba to było całkiem opłacalne z tego co pamiętam. I do tego warto było podchodzić. Nie wiem, czy to ich jakoś nie osłabiało czy coś. Kurde, jakie to jest płaskie. Dobra, jak to aktywować z tej strony? No, to nie będzie przyjemne starcie. Żałobny Flamberg. Ty, co jest grane? Jest jeden koleś! Zmienili to! Posłuchali graczy! Być może w tym mnie, bo wydaje mi się, że też o tym nawet... pisałem, na pewno o tym gadałem. Ale nie wiem, czy przez chwilę ten drugi nie przychodził. Jeszcze nie będę tutaj zachwalał. Słuchajcie, było dosłownie dwóch takich samych typów. Możecie zobaczyć archiwalne nagranie u mnie na kanale. To sami zobaczycie, jaka to była masakra, nie? Żeby to zrobić. Nie, no ale oni od razu byli. To pamiętam, bo to była katorga. Nie była przyjemność, to była katorga. No ale on tak, zobaczcie, jak mocno bije. Mimo, że tego poziomu wcale najniższego nie mam. No
Dobra. Nie no, za pierwszym razem mamy to. Pięknie. Rozgrzana szpada. Taka nowość. Okej, to jest, słuchajcie, najlepsza zmiana, nie? Do tej pory, naprawdę w tej grze. Że ten absurdalny pojedynek wywalili. Halabarda skalująca się głównie z siłą ataku. No ja poleciałem jednak już coś innego. Tak więc niestety, no o tym mogę zapomnieć. Światło przeora, to jest Morgenstern, skalujący się bardzo dobrze z mocą żywiołów. Także to ma jakiś tam potencjał. Jest też monolit. Kurde, no kolosalna broń fajnie wygląda, ale za wolna jest, za wolna. No z definicji, nie? Kurczę! No dobra. To jest znacznie łatwiejsze. Nie mówię tego, broń Boże, z żadnym wyrzutem. No, widać na pasku zdrowia, po pasku zdrowia, że troszeczkę większe te obrażenia już zadaje po tych upgrade'ach, ale nieznacznie to wzrosło. O kurde, mam prawie 30 tysięcy! No, wiedziałem, że pokonałem bossa, ale nie odnotowałem jakoś tej nagrody, jaką tutaj pozyskałem. Nie, dobra, słuchajcie, to ja lecę ten, szybko odpocząć. No i niech będzie awans. To jest, kurde, naprawdę istotne. Jezu, ile tu jest leveli. Dawaj. Teraz można grać. Tak mam dużo, bo 2000. Ale chociaż to lepiej wygląda, nie? Wow! To ten już na 2 hity będzie. A, jeszcze nie. Troszeczkę brakuje, chyba że z mocnym atakiem. No to byłby na 2 hity i to spokojnie. Jeden lekki, jeden mocny wystarczają. Kurczę, dobrze. No to teraz chyba takim jedynym moim celem, z tego co widzę, z tego co pamiętam, no to jest po prostu odblokowanie teraz sobie tego skrótu, dostanie się tam i wejście do tego wielkiego drzewa, żeby skopać sobie tę drabinę jeszcze, którą widzieliśmy wcześniej. Nie mam za bardzo pomysłu, jak tego mogę dokonać, co prawda. Ale mam nadzieję, że mi się to uda, że jakoś naturalnie tam trafię. Kurde. Zanurzenie w wieczności. Nie wiem, czy odpowiada wam taki styl rozgrywki, jaki tutaj prezentuję. Że tak staram się jednak mimo wszystko dość dokładnie eksplorować, żeby nie pominąć jakichś przeciwników, jakichś bossów, żeby jak najwięcej rzeczy wyzbierać. Tak już mam po prostu, jeżeli chodzi o grę. Nie lubię jakiegoś takiego lecenia na pałę, pomijania dużej części kontentu i no potem, wiecie, przekłamuje to jednak odbiór gry i jeżeli nie doświadczy się wszystkiego, no to ta ocena zawsze jest w jakimś sensie wypaczona, nie? Myślę, że no to jest całkiem sensowne, takie raczej logiczne podejście. Natomiast wiem, że ono może być nużące albo irytujące dla niektórych osób. Dlatego jestem ciekaw, jakie jest wasze podejście. Czy chcecie, żebym tak grał, jak gram do tej pory, że eksplorujemy, staram się na 100%, no ale wiadomo, też bez totalnie żadnej przesady, jak gdzieś tam jakieś skarby pominę na dachach, gdzieś tam poukrywane, no to nic się straszliwego nie stanie. No ale jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie po prostu w tym temacie. No, jednak mimo wszystko to jest jakieś takie zgodne z moim po prostu stylem rozgrywki, nie? No to już byliśmy w sumie, więc to nie miało... O jeny, on na hita prawie zszedł. Aha, podmuchem go ubiłem. No tu nie wejdziemy w ten sposób, to można zapomnieć. No i tutaj też oczywiście zeskakiwaliśmy do podziemi, także to możemy sobie zostawić, zapomnieć o tym i kierować się dalej. Tutaj byliśmy na dole, prawda? Więc tutaj chyba już niczego więcej nie było. Wróćmy na nasz, że tak to ujmę, główny korzeń. Nie konar, a na korzeń. Dobra. A może i gałęzie? Nie wiem, co to jest, kurde, zresztą nieistotne. Dobra, tutaj w tej biblioteczce pamiętam was doskonale, że tutaj kurde was trochę jest. Ty no, co jest grane? Dziadu.
Pierwsza apteczka w sumie. Dobra, tragedii nie ma. Potrzebujesz klucza do tych drzwi. No chyba sobie jaja robicie. Jakiego cholera znowu klucza? No jak nie można byłoby tej lokacji przejść tak naprawdę mega szybko, jakby człowiek chciał, nie? Tu coś się zdobywało, się zeskakiwało. Dobra, to jesteśmy właśnie w środku tego drzewa. Okej. Myślałem, że to drzewo nie było biblioteczką, że to była jeszcze jakaś inna lokacja. Jakiś obiekt w tej lokacji, ale nie, no to jest jednak to. Dobra. Nie wiem, pojęcia, co się wydarzyło, ale... mamy stłuczoną majolikę przynajmniej. Wracam w to miejsce. Dobra, tu zeskakiwałem. I nie udało się najlepiej to... tak patrzę uważnie, bo... tu gdzieś można by było... wskoczyć, zejść. No, żebyś mnie tylko zaraz, gościu, nie zrzucił, bo to byłoby naprawdę tragiczne w skutkach z tej wysokości. Ale hej, tu niczego nie ma. Nie wiem, czy tutaj powinienem zeskakiwać. Szczerze. Nic mi to nie mówi. Ale... dla pewności. Zajrzyjmy jeszcze tutaj dalej. To jeszcze nie jest chyba to najwyższe piętro, tak mi się wydaje, kurde. Fajne, ale te kulki długo lecą. No nieustępliwe są. Nie, to jest... to jest inne piętro, czy to jest to samo pięterko? To jest to samo! Oświetlenie mnie zmyliło. No i tu chyba klucz był. Jest nawet węzeł do rozplątania. Całkiem spoko. Nie będę odpoczywać, bo nie chcę, żeby mi się wrogowie zrespili. O, klucz do karmazynowego krużganka. I to rozumiem. No to chodzi, moi drodzy. Kurde. Dobra, no to jesteśmy na samej górze. Tu jeszcze z drugiej strony jest zejście. Do fragmentu Canovaccio. Chyba teraz zrobiliśmy tu wszystko. No a w razie co? Standardowo można powrócić i zobaczyć, co tu jest do zrobienia. Na drugą stronę nie przeskoczymy, stąd nie ma opcji. Dobra, tutaj jest chyba tylko jedno rozwiązanie. Czyli zejść niżej i możemy sobie tę główną bramę po prostu otworzyć. W sumie, no mogę tak zrobić, mogłem też inaczej, bo mogłem po prostu odpocząć. Przy tym węźle rozplątanym, tu możemy zejść? Możemy. Ale to nie wygląda, jakby to twórcy przewidzieli chyba. Oj, nie wydaje mi się. Kurde, 7000. Ja pierdziele, jest jakiś item, żeby powrócić? Po użyciu wrócić do stanu odwiedzonego węzła rzeczywistości. O, no dobra. Przedmiot jednorazowy, stąd moje och, no dobra, ale wolę to niż stracić bezpowrotnie naprawdę dwa poziomy, jeden na pewno. Świeci się ta kuleczka w prawym górnym rogu, w związku z czym, no, myślę, że to była dobra decyzja. Niech będzie elementalista. I teraz schodźmy w rynsztunki jeszcze i zobaczmy, jak tu wygląda dalszy postęp w, postaci. Jak wyglądamy, jeżeli chodzi o dalszy rozwój tutaj na ścieżkę innowatorów? 56 punktów, to za mało. Nie, nie, ale ataki rzutników są według tego, tylko że one chyba w takim razie mają taką samą animację czy coś. No ja nie rozumiem, jak to ma funkcjonować. No nic, moi drodzy. Słuchajcie, na tym etapie zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek z Enotri. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie proszę o zostawieniu kciuka w górę pod tym odcinkiem. No i zapraszam was oczywiście jutro na kontynuację naszej przygody. Zobaczmy, co będzie tutaj w środku. Mam nadzieję... mam nadzieję, że będziecie zadowoleni dalej z tej serii, że będziecie mi towarzyszyć, skoro naprawdę chyba coś was zaciekawiło w tej Enotri, skoro chcieliście całą serię z tej gry. Także zapraszam serdecznie do oglądania.
Okej. Okay. No nie jest to Lies of Peace, słuchajcie, o którym wam opowiadałem. Z pewnością. No i cóż. Taka samo zakończenie też, raz jeszcze w ramach reklamy zachęcam do zakupów na Instant Gaming w sklepie, który jest oficjalnym sponsorem kanału. Wspierając, kupując z linku, który jest na dole, oczywiście wspiera się kanał, a przy okazji możecie kupować gry w naprawdę dobrych, niskich cenach. Serdecznie zachęcam do sprawdzenia. Tymczasem to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem w Venotri oraz w Wukongu i innych rzeczach na kanale. Subskrybujcie, aby być na bieżąco. Na razie, cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.